to kolejna część Let's Playa Banjo-Kazooie. W poprzednim odcinku udało się zebrać wszystko na Bubble Gloop Swamp. Odblokować również cheata. I na starcie tego odcinka wprowadzimy ten cheat. To zajmie chwileczkę tylko. Może nam wyjdzie kiedyś animacja Banjo. Animacja specjalna przy ładowaniu save'a. Jak zawsze zaczynamy w tym samym miejscu. Trzeba się przyzwyczaić do przemierzenia tego. Trochę trollków jest tam. W poprzednim odcinku udało się między innymi dostać stronę Cheato, kod Blue X na amunicję. Będziemy używać tej nazwy zamiast jajka, co tak lekki dyskomfort u mnie powoduje. To jest gra dla dzieci, nie ma w niej świństw jak w Conquerze albo ukrytych świństw jak w Banjo-Tooie. Chociaż no. Okej. W ogóle dzięki. Bo w poprzednim odcinku, jak ktoś przegapił, oznajmiłem, że kupiłem przelotkę cincze na HDMI. Komfort grania wzrósł kilkudziesięciokrotnie. Może nawet uda się coś postreamować. No, tam troszkę ucięło wypowiedź Gruntildy, po prostu narzeka na Cheato i tak dalej. I udajemy się na... Udajemy się szabrować kolejny poziom. Kolejny poziom to jest Freezy Zipik właśnie, a nie Gobi Zwali. Albo mi się coś mocno pomyliło? Nie wiem, nie pamiętam, zobaczymy. Tam wiem, że się puzzle dostęp do niego odkrył. Tam jest Gobi Zwali. Warum? Aha, tutaj. Dobrze, w każdym razie no, w poprzednim odcinku wziął mnie na wspominki z tamtych czasów, rok 98. No to granie przede wszystkim właśnie to multiplayerowe granie w 4 osoby. No tam jest wejście, nie mamy jeszcze tam dostępu. Tu już kolega troszkę... Thank you.
Właśnie Mario Kart, nawet ISS 64, International Superstar Soccer 64 się grało. Aż to nie jest najlepsza gra, szczerze mówiąc. Elegancko. Ja mówiłem, że przechodzimy tę grę na 100%, bo przechodzimy. Zresztą nie jest to trudne. Dobrze, na razie dostęp do Gobi's Valley jest zamknięty, więc udajemy się do Freezy Peak. Co tu się pokaże? Kolejny teleport. Tu nam pokazuje, więc tutaj nie trzeba będzie przemierzać wszystkiego, no. Skrót. Można pójść jeszcze dalej, chyba Mad Monster Mansion można otworzyć. No ale już wiem, już pamiętam. W Gobi's Valley jest ruch od Bottles odblokowuje te buty szybkiego biegania, co jest niezbędne do wygrania drugiego wyścigu z Bogiem. Bogi to jest kawał łobuza, tak w tej grze jak i w Banjo-Tooie. To jest chyba, to musi być jakaś parodia jakiegoś Brytola czy coś z niższej, z bardzo niskiej klasy czy też niskiej kultury. Bogi w ogóle, no... Ja się nakląłem, jak ja go nienawidzę, no... Ale to... Kim jest Bogi i tak dalej... To się okaże. Dobrze. Dziękujemy. Dobrze, na razie wszystko. Tutaj jest dostęp do paru sekretów, do kilku rzeczy, ale to tutaj się uaktywni jeden switch bodajże uaktywni pad latania i wtedy będziemy mogli dotrzeć do różnych innych części tego pomieszczenia. Na razie Freezy Peak, uwielbiam ten poziom. Ona ma więcej tekstów, niestety tutaj akurat się powtarzają. Uwielbiam tę iterację motywu przewodniego. Lepsza jest chyba tylko ta przy ostatnim świecie, Click Clock Good. Na Click Clock Good to jest no drobne dzieło sztuki według mnie, designu. Dlaczego tak, będę miał niewątpliwą przyjemność pokazać. Aha, tylko trzeba jeszcze dotrzeć tam, dlatego. Dlatego ogólnie wydaje mi się, że powinniśmy zebrać 9 nutek, 9 kawałków puzzli, wszystkie nutki się powinny udać. Jedziemy. Muzyka jest rewelacyjna, uwielbiam muzykę w tym poziomie. I tutaj tak. Dlaczego Bogi to jest głobus? Już patrzymy. Dzieci płaczą. Matki nie ma, ale przede wszystkim ojca nie ma. Bogi poszedł po prezenty, ale go nie ma. Pewnie pije. I tam, tam. Nie chcę uderzyć dzieci, tylko jakiś tekst od nich uzyskać. Ten gamoń na tym zdjęciu tutaj to jest Bogi właśnie. My też tu jesteśmy, no dziękujemy. Jesteśmy sławni. Najgłębszy lore.
To jak... To jakimś nawalony gamy leży. Zażar coś, prawdopodobnie kawałek puzzla i leży. Czyli łakomy gnój. Ostre słowa lecą, ale Bogi jest naprawdę niedobry. Tak samo jak te łobuzy też tu. Przez łobuzy mam na myśli tych rzucających śnieżkami, to bałwany. Ciekawostka, bałwan za czasów Polski Słowiańskiej był, oznaczał święty posążek po nadejściu kościoła chrześcijaństwa. Bałwan został zdegradowany, używanego, żeby zdegradować to, starych bóżków usunąć. Tak bałwan stał się rzeczą negatywną, jednak nasze dzieci dalej kultywują tradycje prasłowiańskie, lepiąc bałwany na zimę. Każdy grający w Wiedźmina staje się turbosłowianinem od razu. O, uwielbiam ten ruch. Latając można nacisnąć B i Kazuj uderzy. I to wszystkie ruchy. I buty sprintu, tak jak mówiłem, się przydadzą. Nie od razu, ale się przydadzą. Szlak, co ja chciałem zrobić, nie wiem. Szlak. Dlatego mówię, że to są łobuzy straszne. Ale jeszcze ta woda jest lodowata, nie za bardzo da się w niej pływać. Chyba już nie będzie w nas uderzał. Muzyka trochę jak już Donkey Kong, ale... Twinklies, czyli żaróweczki. Twinkly Munchers to są łobuzy. Speedrunnerzy robią pewien myk. Twinkle Munchers. Ale mi się nie udaje. Po prostu robią tak, że... Speedrunnerzy stoją tak daleko, że Twinkle Munchers się w ogóle nie zdążą z... nie spawnią się. Elegancko. Bardzo ładnie. Teraz zapalimy światełka. Wyobraźcie sobie granie tego poziomu w trakcie Bożego Narodzenia. Chyba że macie złe wspomnienia związane z Bożym Narodzeniem, co też może być. Różnie jest, różne mają doświadczenia ludzie. O, cholerka. Cholera. Trzeba szybko w trybie natychmiastowym udać się na górę. Popłynąć tam. No poziom śniegowy, wiadomo, no to jest sporo latania. Jest to normalne.
czekowanie to wychodzi. Chodźmy, o dobra. Może załatwimy parę innych rzeczy po drodze. Bardzo tęskniłem za tym ruchem. Troszkę trzeba go powykonywać w Skyward Sword, ale The Legend of Zelda Skyward Sword jest podobny ruch. Tylko tu ten ruch daje dużego boosta do prędkości, w Skyward Sword niekoniecznie. Uderz bałwana, będzie pojawił mu się kawałek puzzla między nogami, jest to również normalne. Dobra, 1, 2, jeszcze rozwalimy tych obuzów. Switch, switch. I pozbieramy fanty potem. Przydałby się jakiś myk, dzięki któremu moglibyśmy mieć więcej czerwonych piórek. Ciekawe, czy coś takiego się tu znajdzie. O, tu już skurczyflaku. Jak nie trafimy w kapelusz, no to... To wtedy nas tak odrzuca, ale przynajmniej nie tracimy żadnej energii. Haha, jeden jest. Jest jeszcze jeden. No! Ale to już nie ma się co przejmować, bo będziemy się wspinać po szaliku, szalu tego bałwana. A żółte pola to mają nutki, a czerwone pola mają piórka. Więc troszkę ich, właśnie, troszkę ich zbierzemy sobie. Tak mówię, lubię, lubię bardzo ten poziom. A szlak. No rzeczy z oczami. Jest to Banjo Kazooie bardzo charakterystyczna cecha. Coś powiedzieć, że wszystko, czy prawie wszystko ma, co ma oczka, ma swoją oficjalną nazwę, też jakieś tam imię. Skąd o tym wiemy? A no wiemy. Nie chcę zdradzać pewnej niespodzianki, ale to... To już ciekawa sprawa. O, tutaj chciałem na to skoczyć. Od razu kwestia ostatecznego rozwiązania z Bogiem. No troszkę, że wiele rzeczy naraz się dzieje, ale... Znaleźliśmy jego sanki, więc zamiast dzieciom prezenty przynieść, to będzie trenował do wyścigu. Mendałobus. Karygodny, zamiast bawić się z dziećmi, pewnie by siedział, oglądał telewizję. Co robi Banjo tu? Tak to dzieciaki mają na imię. Grogi, sogi, coś takiego. Dobrze, no to po kolei, żeby się nie pogubić, odbierzemy naszą nagrodę tutaj z drzewa. Dobra.
Bardzo fajna lokacja też. Prezenty dla dzieciaków. No są ich trzy, jak się można domyślać, dla każdego z dzieciaków. Tak się zastanawiam, co z tymi prezentami. Czy nie będę ich musiał zbierać ponownie, ale nieważne. A zbierzemy, bo przydadzą się. Tak się zastanawiam, jak to będzie, no bo... Może nie od razu, ale jeszcze pewnie w tym roku bym chciał pokazać Donkey Kong 64. Czy mam jeszcze wystarczająco sobie zapału do zbierania znajdzie w grach, żeby grać w Donkey Kong 64? Ale nie takie rzeczy się robiło. Kaczu się uda ekspresowo zejść. Udało się. Dobrze, no tu już troszeczkę mamy fantów. Tutaj też zebrane wszystko. Na razie ok. No ulubiona mechanika wszystkich graczy, czyli ślizganie się na śniegu i lodzie. To jest buza. Ksenofobiczny mors. Teraz zostały wycięty z gry za ksenofobię. Czyżby nas tu czeka jakiś wyścig? No co za men, odwrócił się do nas zadem. No to, no to my dziękujemy za takie powitanie. Koniec, skończyło się. Dobrze, zbierzemy ten kawałek tu z latą. Witaj w Wielkiej Brytanii. Tolerujemy cię, ale i tak jesteś inny i mamy cię gdzieś. Dobra, kawałek puzzla teraz. Wcześniej się rozgadałem o... w czasach minionych. Słusznie minionych. Czaszkę jeszcze, dlatego mi się takie dziwne wydawało. W każdym razie, no te sesje grania bardzo... Znaczy, bardzo... Bardzo je lubiłem, bo jakoś generalnie nie jestem fanem wszelkich spotkań towarzysko-społecznych. Ale jeśli chodzi o granie w coś, bardzo lubię. Bardzo lubię. Niestety nie grałem z nikim tutaj w lokalnym multiplayerze od lat. Od lat. Troszkę ubolewam nad tym, no ale cóż poradzić. Jest granie przez sieci. Troszkę dziwnych ludzi udało mi się nagonić do grania w sieci, ale no. Trzeba pracować z takim materiałem, jaki jest. Ciekawe, czy któryś z nich to ogląda i słyszy to, co mówię. Achtung. Przegapiona nutka.
Co tu jest? A, piórka. Byliśmy. Stąd. Jestem. Tak więc... Banjo Kazooie się grało. Dość długo to grałem. Pewne czasopismo, które można było tylko w Empiku dostać, bo to było zagraniczne. Ogłosiło tam konkurs na speedrun. Dosłownie to był speedrun, chociaż takie słowo chyba nie funkcjonowało jeszcze. O Jezus, co ja bym zrobił? No z takim graniem to nie zdziała się za wiele. W każdym razie no, Nintendo 64 miało sporo gier przystosowanych do grania w 4 graczy. I chwała za to. W ogóle to było, jak się tak zastanowić, brnąc dalej, to były inne czasy. Na przykład Stop and Swap. Gdzie ten? Gdzieś tam ginger. No nic, później go poszukam. Aha. Za jednym z tych domów jest, ale... Nie zbieramy tego. Teraz internet, wszystkie sekrety by zostały natychmiast rozkminione. Co jest? Coś nie było, wszystko. Prawda! Jeżeli Mumbo nie wyjdzie, zaklęcie to przypadkowo zamieni na spralkę, ale chce nas wyprać swoje gacie, ale nie poddajemy się tej manipulacji. Tak. Banjo z grup. Banjo ma wielkie zęby, bardzo śmieszne. Kolejna bardzo przydatna przemiana, chociaż może bez większych funkcji. Na pewno nie dzieje się tutaj Morsowi krzywda, jeżeli wejdzie do zimnej wody. Elegancko. Ostatni ginger jest tutaj uśmiech męstca, że tak powiem, górnolotnie, jest w jaskini Łoza. Łoza to jest ten mors, którego spotkaliśmy.
oszukamy go naszym wyglądem i wyciągniemy od niego cenne przedmioty. Wracając jeszcze do tego czasopisma, no dobrze, to był N64 magazyn z Wielkiej Brytanii, Future Publishing. Trzeba było nagrać swoją grę na kasetę VHS i posłać ją. Stąd ten mój speedrun. Się cieszy, no. Ksenofobiczny z drugiej strony jest samotny. On śmierdzący, żeby każe uważać na śmierdzącego miśka, no troszkę niesympatyczny z jego strony. Słynna jaskinia łzy. Zaraz może pokażę, uda się pokazać dlaczego. W tej chwili jeszcze nie, w tej chwili robimy tu coś innego. Tu spadamy, bo ten nie mamy jak pokonać tej kostki lodu. Tak więc jakoś się tam przedłużyło życie. To różne właśnie te próby masterowania banjo kazooie przedłużyły życie grze. No więc Jinjo obecnie nie mamy dostępu do łobuza. To Jinjo jest w takiej wnęce i za tą wnęką coś tam jest. Ale no to jest długa historia. I tak, nutki mamy. Ile mamy puzli? No, z puzlami nie jest za wesoło, ale to jest wszystko. To się wyszpachluje, to wyjdzie. I trzeci prezent. I am the last one. Czy ostatni Mohikanin. Więc musimy się zmienić z powrotem w nasze słynne duo, znane z tak wspaniałych gier jak Banjo Kazooie, Nuts and Bolts. Po erze Nintendo 64 gry Rare chyba dalej były w miarę. No ale ludzie oczekiwali czegoś więcej. Ludzie oczekiwali... czegoś na miarę właśnie GoldenEye, Banjo-Kazooie. Nie dostali tego. Pójdziemy do tych dzieci. To nie wiem czy teraz, ale na wszelki wypadek pójdę, gdyby się coś pokićkało. Jest okej. Mi się przypomniał niestosowny żart o niedźwiedziu polarnym i papierze toaletowym, ale... muzyczka się zmieniła na dużo bardziej optymistyczną. Ale te dzieci to zapamiętają na całe życie. No nieważne. Ale nadal brakuje nam kawałku puzzle. Puzzli. Czyli Jiggies. Jiggies stały się na tyle ważne, że doczekały się własnego kościoła. I ja wcale nie żartuję. Bogi, ty s... Dobra, to troszkę zawaliłem, bo trzeba jednak być zmienionym w Morsa i jako Mors ścigać się z Bogiem. Haha.
istnieje istniała fanowska teoria, że Mumbo to jest Jinjo pod tą maską, ale to nie jest Jinjo. Zostało to oficjalnie zdementowane. Tak więc już to wiemy. Skąd ten kościół Jigi z Nozmanjotu? No, Jinjo ma własnego króla bez Banjotu. No Banjotu to jest bardzo dziwna gra. Jakby się tak zastanowić, Banjo-Kazooie tutaj jest normalnie grzeczne wszystko i tak dalej, Banjo tu już nie. No, chore pomysły u samego intra, ale to nie wiem. Najtrudniejsza rzecz na razie to jest skoczenie na te sanki, ale się udało. Ten wyścig, o ile nie spadnie się do wody, to jest okej. Łohej! Warto tego gnoja blokować, bo to jest straszny obóz. Jak go wyprzedzimy, to dźwięk smutku. Cholera! Szlag jasny. Szaniłem to. Już jest nie do odrobienia praktycznie. A jednak? Chyba mamy ten szajs, jak czegoś nie uwalę po drodze. Takiego wała. Takiego wała, Matole. I ten łobuz zamiast wracać do dzieci po przegranych, chce drugiego wyścigu. Dobrze, ale tutaj... Nie wygramy z nim. Nie wygramy z nim, koniec. Nie wygramy z nim, bo potrzebujemy butów prędkości, a buty prędkości znajdziemy na poziomie pustynnym. Dlatego jak na razie wyjdziemy z poziomu. I spróbujemy poszukać, jak jest troszkę czasu, spróbujemy poszukać wejścia do poziomu pustynnego. Po zaliczeniu poziomu pustynnego, odblokowaniu umiejętności. Wrócimy do tego poziomu po drugi wyścig, po rewanż, nie rewanż, bo z nim nie przegraliśmy. Po drugi wyścig z Bogiem. Naprawdę kawał degenerata z niego. Niestety te bałwany się tu pojawiły. Po drodze widzieliśmy co mamy, chyba dwoje drzwi co najmniej. Tu powinien być obraz do Gobi's Valley. I jest! Elegancko, ale Gobi's Valley już w kolejnym odcinku, dlatego do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku Let's Playa Banjo-Kazooie.